Ja mogę przytomnieć, że naprawdę się bujać i bujać i naprawdę, się, naprawdę coś wyjątkowego. Zresztą w ogóle Paula jest, słuchajcie, wyjątkową osobą, bo coraz częściej gości na różnych antenach radiowych, telewizyjnych. Zresztą ostatnio mogliście Paula oglądać, oczywiście za sprawą też i festiwalu, koncertu. Krawczyka. Tak, dla świętej pamięci Krawczyka, gdzie wykonała też jeden z jego wielkich hitów, ale... Przepięknie. Słuchaj, ja naprawdę siedziałem, byłem tak, przede wszystkim oczarowany strojem, wykonaniem. I Paula, naprawdę to jest dobra robota. Ktoś ci... Paula, a jest pod... piosenka fajniejsza? Która? A musimy mówić to publicznie, która? Znaczy, powiemy tak, Paula, wykonanie, ja naprawdę pisałem twojemu menadżerowi nawet SMS-a późno, że genialne wykonanie i genialny strój to jest jedno. Ale gdybyśmy teraz mogli odłączyć, to wszystkie twoje utwory, zresztą, słuchaj, teraz ci powiem tak, na antenie Radia Rekord twoje utwory są bardzo często grane. Mimo tego, ja powiem jedno, że wszystko w twoich utworach jest tak mega dopracowane. Przemyślane. A kogo to jest, jak myślisz, kogo to jest robota? Menadżera przecież, no. Menadżer musi dbać o wszystko, słuchaj. Gdyby nie, to pisze ci SMS-a na przykład, bo to, i wiesz, i dostaniesz zrąbankę na przykład, no. Jakby nie było. Tak, ale też muzycznie, wiesz, ja jestem takim upierdliwcem, tak, że się musi wszystko zgadzać i... No wiesz, żeby to było takie po prostu dopieszczone, ale to nie jest kwestia tego, że ja jestem czepialska. To jest kwestia, uważam, szacunku dla publiczności. No i też tego, że jak chcę coś robić, to chcę to robić tak na 100%, żeby to było w zgodzie z trendami, żeby to było dobrze wyprodukowane, żeby to było dobrze zmiksowane, zmasterowane, żeby zagrali świetni muzycy, najlepsi producenci, dobrzy kompozytorzy, bo chyba na tym to polega, prawda? Zdecydowanie masz rację, natomiast ty lubisz zaskakiwać, bo wszyscy się przyzwyczaili do Pauli, do takiej sentymentalnej. Ja ci powiem, Darek, tak, że na przykład zobacz Andrzeja, wiesz, Piasecznego, który jest prywatnie moim znajomym, i teraz zobacz, każdy się przyzwyczaił, że on jest balladowy, wiesz, tak. Nastrojowy i tak dalej, tak samo jak ty. I nagle tak, ty... Tak, też uklatkowali nas trochę, tak, prawda? Trochę i ty zaskakujesz nas nagle klubową jakąś, wiesz, muzyką. Dlaczego tak? Wiesz co, może tak, słuchajcie, ja w ogóle nie chciałabym nazywać tego klubową muzyką, z prostego powodu, wiecie dlaczego? Bo gdzieś zostałam w jakiś sposób zaszufladkowana, że Paula śpiewa tylko i wyłącznie wolne piosenki. Dokładnie. A muszę powiedzieć, że tak nie jest, dlatego że przecież na mojej zarówno pierwszej, jak i drugiej płycie są dynamiczne piosenki i to jest taka naprawdę dobra rockowizna, taki pop rock dobry, gdzie grają naprawdę takie rockowe gitary fajne i są fajne solówki, więc kto zna te płyty, to wie, że tak jest. Myślę, że to się dzieje troszeczkę siłą rzeczy. Tak jak wytwórnia płytowa zadecydowała, że singlami będą wolne piosenki. Dokładnie. Więc umówmy się, że jest tak, że gro ludzi, przynajmniej te 50% wtedy jeszcze w tamtych czasach, nie kupowało płyt, tylko znało mnie z tych piosenek, które były singlami. Ponieważ to były wolne piosenki, tak, no to z automatu się założyło... Z jednej na przykład, nie? Albo z dwóch. Tak, no, dokładnie. Że Paula śpiewa takie piosenki. Tak było w przypadku pierwszej i drugiej płyty. A przecież wszyscy, którzy śledzą, a przede wszystkim wy, moje jak gdyby poczynania od początków, wiedzą, że nie tylko takie piosenki śpiewałam, czy na jakichś konkursach, czy na przesłuchaniach, czy to był Idol, czy to była Szansa na sukces, o której rozmawialiśmy, czy to, tak jak mówię, była pierwsza i druga płyta, albo nawet po prostu... I dlatego, dlaczego ten singiel? To nie jest tak, że chciałam, bo tak, ja się boję tego określenia muzyka klubowa, bo znowu przypnął mi łatkę, wiecie czego? A no tak, i powiedzmy, a będzie śpiewała teraz ze wszystkimi DJ-ami, będzie z Adamusem i tylko. Wszystko, tak naprawdę to wszystko to jest pop, co ja robię. Dlatego mogę powiedzieć, że stworzyłam kolejny kawałek. Uważam, że to jest, że kolejny popowy kawałek, tym razem dynamiczny, taneczny, ale wciąż o miłości, zauważcie, bo ja jestem bardzo konsekwentna w tym, co mówię, że nawet jeżeli to jest utwór, który jest bardziej rytmiczny, dynamiczny, energetyczny, to ja wciąż muszę mieć o czym śpiewać. Nie byłabym w stanie śpiewać ela, uch, ach, nie wiem i tak dalej. Ja muszę mieć cały czas do zaśpiewania tekst. I tutaj jest bardzo piękny tekst i wciąż tekst, który mówi o miłości.
i długo czekałam na taką kompozycję i szczerze wam powiem, że naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona i uważam, że jest to jeden z lepszych kawałków, jakie udało mi się nagrać w ostatnim czasie. To i... takie moje zdanie, naprawdę, dlatego, że uważam, że jest świetnie wyprodukowany, bardzo nowocześnie i inspirowaliśmy się naprawdę takimi brzmieniami na światowym poziomie. Na świecie, absolutnie, tak. Tym się inspirowaliśmy, jeżeli chodzi o muzykę, o tekst i o produkty przede wszystkim, bo jest jedna rzecz, której ja się tak naprawdę bałam, podejmując się tego wyzwania. Czego? I bardzo długo szukałam odpowiednich producentów, tego, żeby to było, bo wiecie dobrze, że muzyka, ta popowa, ta powiedzmy ta bardziej dynamiczna, no i też te wszystkie klubowe, numery dance'owe i tak dalej, tam się ciągle zmieniają trendy w tej muzyce, cały czas. Zdecydowanie. Trendy, nowości, tak. I tutaj dlatego postanowiliśmy, że jak znajdziemy odpowiednią piosenkę, to robimy ją na zasadzie rachciach, żeby jej nie przetrzymywać pół roku, rok, dlatego że zmieniają się trendy. I ty, jeśli chodzi tutaj o trendy, o produkcję i tak dalej, jestem absolutnie przekonana, że jest to po prostu produkcja, że jest to bardzo nowoczesne, bardzo współczesne i naprawdę na bardzo dobrym poziomie. I pora zagrać, Paula, coś naprawdę nowoczesnego, jak sama powiedziałaś. Nowoczesne brzmienia, światowy poziom, zaskakująca Paula, słuchajcie. Nie, na razie nie do poduchy, nie do poduchy, ale naprawdę jest to naprawdę dobre. Ja mówię szczerze, nie to, że się podlizuję tobie. Można się też poprzytulać, prawda? Ale pewnie, no słuchaj, no. Nie to, że tam menadżer, wiesz, management tam nasłuchuje nas i w ogóle, co ty, gdzie my jesteśmy wariaci. Łukasz Bogusławski, finalista ostatniej edycji Top Model, wystąpił w klipie. Z Maroka teraz nie powiem nazwiska, bo nie powiem. Jak? Ja też nie pamiętam, ale Maro. Tak jest. Maro, ale generalnie chyba nawet nie... Bardzo skromny, no i bardzo przystojny, wiesz, tam dziewczyny się po prostu dobijają drzwiami i oknami. Paula, ty jeszcze mnie nie widziałaś, daj spokój. Ja dopiero jestem przystojny. Słuchaj, wiesz, jaki mam brzuszek? Nie wiem, czy pamiętasz, że jesteśmy umówieni na kawę w Trójmieście. Tak, jest. Jesteśmy umówieni... No i słuchajcie, Łukasz Bogusławski, no bardzo charakterystyczny. I słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Często te wszystkie programy telewizyjne takie, w których pojawiają się bardzo młodzi ludzie, ja mam problem, bo tam często to wszystko jest takie bardzo płytkie. No i świat idzie też w taką, no niefajną stronę, tak? Taką bardzo powierzchowną. Muszę wam powiedzieć, że to jest chłopak, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Jest tak spokojny, tak skromny, jest tak inteligentny i wiecie co, oczytany, bardzo mądry, wyważony. Uwielbiam z nim rozmawiać, dyskutować. Naprawdę taki człowiek, dusza, fantastyczny człowiek. Oby więcej takich młodych ludzi, bo naprawdę, no myślę, że tak jak gdybym była, nie wiem, jego mamą, siostrą, bratem, byłabym dumna. Bardzo ma chłopak poukładany w głowie. Niesamowicie inteligentny, doświadczony też tak życiowo. Fantastyczna osoba. Jedno muszę powiedzieć, gdyby Paula pracowała w Radiu Rekord razem z nami i poprowadziła program, to ale byśmy powiedz mieli mi jeszcze jedno, bo ja jestem bardzo ciekawy jednej rzeczy, wiesz, Paula, ponieważ oprócz tego, że wiesz, śpiewam i jestem też wokalistą, jestem bardzo ciekawy pewnych rzeczy i powiedz mi, mówiliśmy o szufladkowaniu. No, dokładnie. I powiedz mi, dlaczego jakby jest taka sfera tego wszystkiego, że oni się jakby szufladkują do Edyty Górniak? Powiedz mi. Dlaczego, Paula, tak jest? Wiesz co, powiem ci tak, gdybym chciała ci odpowiedzieć tak, żeby być w 100% pewną tej odpowiedzi, to bym ci powiedziała, że musisz zapytać te osoby, które tak mówią, bo ja nie siedzę w ich głowach, ale chcę ci powiedzieć tak szczerze, że tak naprawdę, że ja mam, że zdarza się to bardzo rzadko. Są to zazwyczaj jakieś, nie wiem, chyba takie złośliwe i uszczypliwe osoby, natomiast ja odpowiadam, ja ci powiem dzisiaj tak, jak kiedyś byłam młoda, to inspirowałam się starszymi piosenkarkami. A dzisiaj, kiedy jestem już tą starszą piosenkarką,
inspiruje się młodymi, świeżymi, ambitnymi piosenkarkami. Może być? I tak jest, i to jest kropka nad i. Słuchajcie, gramy szybko, bo ostatnia noc to nie będzie ostatnia noc. Paula, wypij dzisiaj zdrowie, nasze, koniecznie. Oczywiście, że tak. Jak będziecie w Trójmieście, to się odzywajcie. Przecież. Zdrowie wszystkich słuchaczy, a wszystkich słuchaczy radia proszę o to, żeby wypili moje zdrowie i trzymali kciuki za sukces piosenki, okej? Okay? Trzymamy kciuki. Widzimy się, mam nadzieję, na motorówce Łódzce, na Motławie. Na kawie. Tak. Przede wszystkim na kawie. Z trójką pilową już zakupiłam. Jezu, lepiej, żebyś się Łukasz ty nie rozbierał. Słuchajcie, Paula, ostatnio nas na antenie Radia Rekord. Dzięki, wszystkiego dobrego, pij nasze zdrowie. Bardzo dziękuję. Ściskam serdecznie wszystkich. Buziaki. Dobrego Buziaki. Weekendu. Hej, hej. Czemu wymykasz mi się znowu z rąk? Wiesz, że ból.